Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Tomasz w Biznesie. Ja nazywam się Tomasz Gula i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinku. Tym razem porozmawiamy sobie na temat bezumownego korzystania z kapitału, czyli kwestii związanych z roszczeniami banków przeciwko kredytobiorcom, tym kredytobiorcom, którym udało się wygrać z bankiem, a jest ich bardzo dużo. Tak więc zaczynamy. Frankowicze i banki z niecierpliwością oczekują na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C520 21, a dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy frankowej. To pytanie zostało zadane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy Śródmieścia, ale dodatkowo w styczniu włączył się również Rzecznik Praw Obywatelskich, a... Tutaj z najnowszych doniesień wynikał również, że polski rząd przekazał swoje stanowisko CUE, które, o dziwo, jest zdecydowanie przychylne kredytobiorcom frankowym. I kancelaria prezesa Rady Ministrów uwzględniła konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony kredytobiorców i zadbała o spójność ze swoim stanowiskiem w poprzednich sprawach. Podstawą dla rządu były m.in. opinie Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów które oczywiście wielokrotnie te opinie były korzystne Dla kredytobiorców, dla osób, które wygrywały z bankami. Mam na myśli tutaj w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytowej. Natomiast rząd nie podzielił opinii i stanowiska stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego. Jestem tej sprawy, tego zapytania do CUE jest pozew, który złożył do sądu przeciwko Bankowi Mileniu prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, pan Arkadiusz Szcześnia, w związku ze swoją oczywiście sprawą frankową. I tutaj należy zastanowić to znaczy, że on troszeczkę dalej poszedł niż pozostali Frankowicze, że oprócz oczywiście ustalenia nieważności umowy frankowej, domagał się również od banku wynagrodzenia za korzystanie ze środków wpasanych w postaci rad kredytowych, czyli tego tej nadpłaty. I była to de facto odpowiedź na pozwy banków o zapłatę wynagrodzenie za pożyczony kapitał, które to sądy w Polsce, jak na dzień dzisiejszy, z, z moich ustaleń, z, z mojej analizy, z orzecznictwa, przegrywają wszystkie sprawy o właśnie o te, tego typu roszczenie. Natomiast banki no, starają się w jakiś sposób spowodować taką epidemię strachu. Pozywają oczywiście Frankowiczów, którzy wygrywali, wygrywają, ale nie pozywają ich w ilościach hurtowych, czyli to nie jest skala pozwów ilości pozwów jak Frankowicze, ale tu mam na myśli bardziej kilka kilkanaście pozwów złożonych przez bank przeciwko Frankowiczom, co powoduje oczywiście przekaz medialny, że bank pozywa. Nie jest oczywiście wskazane, ile tych pozów wpłynęło, ale w mainstreamie jest informacja, banki pozywają do Frankowiczów. Frankowiczu, strzeż się, bo teraz Ty będziesz pozwany, Ty będziesz płacić i przegrasz. Co oczywiście nie jest prawdą. I między innymi ten ważny, oczekiwany wyrok CUE może spowodować bardzo niekorzystną sytuację dla banków, a mianowicie. Znaczy, ja z, z mojego, że tak powiem, przeczucia nie sądzę, że dojdzie do takiego bardzo, bardzo, bardzo pozytywnego rozstrzygnięcia, czyli że SUE uzna, że dochodzi jednak do przedawnienia roszczeń banku przeciwko. Kredytobiorcom o zwrot kapitału, samego kapitału oczywiście, bo przy ustaleniu nieważności umowy kredytowej, sąd orzeka zwrot wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę w trakcie trwania umowy kwot, czyli odsetek, kapitału, marsz i innych tego typu ubocznych, pobocznych kosztów, a z drugiej strony, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonego kapitału. To znaczy w samym wyroku orzekającym nie ma oczywiście orzeczenia, że kredytobiorca musi dokonać zwrotu tego kapitału, ale bank bankowi przysługuje takie roszczenie. Natomiast jeśli CSU uzna, że doszło do przedawnienia roszczeń banków, ten, mówimy tutaj o okresie trzyletnim, czyli od chwili zawarcia umowy kredytowej oni mają trzy lata, no, a w związku z tym, że te pozwy kierowane i wygrywane sprawy no, odbywają się po tym okresie przedawnienia, czyli długo, długo, długo dalej, no, po 10-15 latach. No może dojść do, tego, do takiej sytuacji, może dojść do takiej sytuacji, że sektor bankowy może stracić nawet 234 miliardy złotych. Oczywiście, czy z tego tytułu powinniśmy w jakiś sposób oczekiwać, nie wiem, nowego rozwiązania. Znaczy ja uważam, że tak, no bo oczywiście to byłoby piękne, gdyby okazało się, że kredytobiorcy nie muszą zwracać tego kapitału pożyczonego. Ale biorąc pod uwagę w mojej ocenie najbardziej takie rozsądne stanowisko, że strony sobie zwracają wszystko to, co otrzymały, jest to uważane najbardziej sprawiedliwe. Oczywiście w tym przypadku najbardziej korzystnym kredytopiorca no, ma ciastko, zjad ciastko i ma dalej ciastko. Ale czy tak będzie? No, musimy troszeczkę jeszcze poczekać. Ten wyrok powinien być już niedługo. Odnosząc się jeszcze do tego stanowiska rządu, no, no tutaj trzeba podkreślić, że uznanie prawa banków do wynagrodzenia oznaczało przerzucenie negatywnych konsekwencji stosowania tych klauzul niedozwolonych, klauzul abuzywnych, wyłącznie na konsumentów, bo w mojej ocenie te produkty. Trudno to oczywiście nazwać kredytami. Dla mnie to są instrumenty finansowe wysokiego ryzyka i to ryzyko było przerzucone na konsumentów, na kredytobiorców, kredytobiorców we frankach szwajcarskich. Taka wolna amerykanka banków, która pozwoliła im no, osiągać bardzo, bardzo, bardzo duże zyski, do czasu, kiedy jednak no, stosowne instytucje, w szczególności Sąd Najwyższy i CUE, orzekły, że tego typu jednak zapisy, tego typu produkty nie powinny jednak mieć miejsca. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że mimo wbrew orzecznictwu i w mojej ocenie, no nie mogą ponosić tutaj konsumenci konsekwencji stosowania nieuczciwych praktyk przez banki. Nie mogą oni ponosić tego, że bank próbował w jakiś sposób przechytrzyć swojego klienta, wykorzystać go i zakładają, że ten kurs franka szwajcarskiego nie ulegnie zmniejszeniu, a wręcz przeciwnie. Ten kurs franka będzie systematycznie rósł, 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 co miało oczywiście miejsce, no może banki nie spodziewały się. Że ten kurs skoczy nie o 30%, nie o 20%, tylko no, podskoczy o 100%. No, ale banki nie poczuwały się do obowiązków, żeby w jakiś sposób zrekompensować to swoim klientom i w jakiś sposób zabezpieczyć ich przed ewentualnym bankructwem, przed ewentualną niewypłacalnością, przed ewentualną niemożliwością spłaty tego kredytu, zaciągniętego kredytu. To był bardzo ciężki okres dla frankowiczy, gdzie ta rata kredytu potrafiła na wzrosnąć dwukrotnie. Wbrew pewnym analizom tych bankructw, tych niewypłacalności kredytów nie było tak zbyt dużo, jak na początku przypuszczano, no ale jednak było dosyć duże zagrożenie dla konsumentów, dla wielu tysięcy konsumentów. Ten brakiem wypłacalności. Nadzór bankowy uważa, że z punktu widzenia reguł ekonomii oraz zas zasad współżycia. Społecznego, bank ma prawo nie tylko do zwrotu kapitału, ale także do rozliczenia kosztu korzystania z niego. To znaczy, to jest do dodatkowej opłaty za udostępnienie kapitału. Pozbawienie banków prawa do wynagrodzenia no, prowadziłoby de facto do uprzywilejowanej pozycji frankowiczów względem banków i względem kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania w Złotych Polskich. Tutaj pytanie do Ciebie. Czy też tak sądzisz, jak ENF? Czy jednak uważasz i podziela stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Ja uważam w mojej ocenie, że jeszcze raz podkreślę, tak jak wcześniej przedstawiałem swoje stanowisko, że niestety, ale SuE nie podzieli takiego pełnego rozwiązania, którym to bankowi nie będzie przysługiwało nawet zwrot kapitału, czyli dojdzie do przedawnienia roszczeń, natomiast uzna, że strony sobie powinny zwrócić to, co otrzymały. Kredytobiorca to, co wpłacił, a bank to, co wypłacił w dniu wypłaty kredytu. Czy tak się stanie? No, niestety musimy poczekać. Jak tylko to orzeczenie zostanie opublikowane, ja postaram się dla Was tutaj nagrać stosowny odcinek, dokonać pewnej analizy i wytłumaczyć, jakie będą konsekwencje dla kredytobiorców i dla banków. Oczywiście, zapraszamy na kolejny odcinek, nie tylko. Kwestie spraw kredytów frankowych, ale pewnie pojawią się inne związane z prowadzeniem biznesu. Natomiast bardzo serdecznie proszę o subskrypcję, o polajkowanie tego filmu i również zostawienie komentarza. Tylko, tylko dzięki Waszej pomocy ten kanał będzie się rozwijać i dzięki Waszej obecności będę mógł. Kontynuować swoją misję, czyli edukację i informowanie Was o nowych kwestiach prawnych i biznesowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i również życiu codziennym. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!